Halo, halo. Dzień dobry, moi kochani. Gwint. Gwint, odcinek specjalny, bo odcinek z Nilfgaardu to jest z frakcji, która jeszcze do gry oficjalnie dodana nie została, a wejdzie za tydzień 7 lutego. Co my tu mamy? Słuchajcie, wy jesteście razem ze mną wirtualnie, dzięki temu materiałowi. W siedzibie CD Projekt Red, gdzie dotarliśmy do tajnego buildu, który dostało dosłownie kilka osób i ten tajny build będziecie mogli dokładnie dzisiaj zobaczyć. I oczywiście z tego, co sobie tutaj chwileczkę pograłem i co sobie obserwuję, wiele z tych kart będzie jeszcze zmienianych, bo zdecydowanie wymaga to balansu, aczkolwiek już możemy sobie rzucić okiem na te karty, na mechaniki, które grają w Nilfgaardzie i na to, jak to faktycznie będzie wyglądało, a także jak wpłynie na rozgrywkę. Zacznijmy sobie od bohaterów, bo ich mamy tutaj trzech. Jest to Jan Kalveit, jest to Morvran Vurhis. Ja zawsze przekręcam te nazwy, jakoś źle je czytam, nie? To jest związane z tym, że raczej czytałem książki niż grałem w gry. Wiem, że to jest duży błąd, który muszę nadrobić. I mamy też Emhyra Var Emerisa. I co się rzuca w oczy od samego początku, że są to bohaterowie, dowódcy dużo bardziej kontrolni. Ten na przykład odkrywa losowe karty z ręki rywala, jest to zupełnie nowa mechanika, którą będę chciał wam zaprezentować. Mamy Morvrana, który zagrywa nielojalną jednostkę stali, co może sugerować, że Nilfgaard opiera się na wielu szpiegach i tak też jest w rzeczywistości. I mamy Kalveita, który przynosi wszystkie nielojalne jednostki po stronie przeciwnika na swoją stronę pola bitwy. Przejdziemy sobie dosłownie szybko po tych kartach, nie będę wam ich wszystkich omawiał, natomiast przejadę po każdej z nich, żeby każdy z was mógł sobie zapauzować i na pewno przeczytać opis. Natomiast generalnie mamy tu wiele mechanik opierających się na kontrolowaniu tego, co się dzieje po stronie przeciwnika. To znaczy, możemy odkrywać karty z jego ręki, możemy wgrywać mu szpiegów, którzy na koniec gry tak naprawdę zadziałają na naszą korzyść. Mamy tutaj, to jest bardzo fajna karta, która wywala poza grę totalnie wszystkie jednostki u przeciwnika, brygada Impera na przykład rosną ze wszystkich nielojalnych szpiegów. Mamy jako podstawową jednostkę medyka, który wskrzesza jednostki z grobu przeciwnika. Możemy odkrywać swoje jednostki również, za co Mangonella zadaje obrażenia. To jest deck podstawowy, który nam tutaj dali do gry. Ja sobie na szybko złożyłem takiego Kalveita, który generalnie polega na tym, że ma mieć po prostu dużo kart, których w tamtym deku nie było. Tutaj są na przykład tacy włócznicy, którzy wchodzą bezpośrednio z deku do gry, kiedykolwiek odkrywana jest karta. Mamy kartę, tutaj jest bardzo ciekawa, jeszcze wam pokażę, Egana na przykład, który blokuje działanie umiejętności jednostki przeciwnika, także jest to bardzo, bardzo ciekawe. Moglibyśmy zagrać na treningu przeciwko komputerowi, wtedy mielibyśmy okazję zmierzyć się z innymi taliami i sobie troszeczkę porównać, bo tam też zaszły zmiany różne. Tam pierwsza, którą widziałem, to że harcownicy w Skellige już dostają na przykład po wskrzeszeniu 3 punkty zamiast 4. Ale korzystając z tego, że mamy tu wielu innych graczy Gwinta, którzy też zamieszczają swoje materiały na YouTubie, skorzystamy z opcji potyczki i zagramy faktycznie z człowiekiem, który jest gdzieś w tym pomieszczeniu, a być może na końcu przyjdzie on do kamerki i na przykład jeżeli wygramy, będziemy mogli na niego napluć. Zacznijmy w takim razie od talii Emhyra, zobaczymy, kogo nam znajdzie i czy uda nam się oczywiście wygrać, czy zakończy się to jedynie remisem. Dzieje się tu dużo, postaram się możliwie opisywać. No i mamy gracza z numerkiem 6, który gra Kalveitem. Nie jestem pewien, który komputer jest dokładnie szóstką. Widzę szóstkę. Szóstka to jest Seto. Seto potężny na pleto, jak mawiał Rojo. W takim razie zobaczymy, jak mu pójdzie. Dobra, okej, słuchajcie, co my mamy na ręce? Mamy Mangonelę, którą absolutnie zostawiamy, bo wszyscy grają na odkrywanie kart z ręki. Teraz będzie mnie podsłuchiwał troszeczkę i będzie wiedział, co mam na ręce, więc postaram się... Nie, no, nawet jak będę mówił słowa klucze, to niewiele da. Dobrze, załóżmy w takim razie, że przegramy po prostu i nie próbujmy kombinować. To sobie wymienimy, bo mi rzadko działa. Ten jest świetny. I po tym te karty są ok. Ja też nie będę ich aż tak wymieniał, ponieważ chcę, żebyście sobie zobaczyli, jak one działają. Po przeciwnej stronie mamy Kalveita, czyli przeniesienie wszystkich nielojalnych jednostek na swoją stronę pola bitwy. Trzeba będzie w takim razie ostrożnie, trzeba będzie obserwować, co on sobie tutaj powrzuca na nasze pole bitwy. Jak widzicie, znaczkiem Nilfgaardu jest tarcza z tym tutaj słońcem. Wygląda to sobie miło, sympatycznie. Jakkolwiek może to miło wyglądać. I wchodzą włócznicy. Okej, okay, bardzo ciekawe. Czyli wchodzi ten egzemplarz za każdym razem, kiedy odkrywana jest jakaś karta z ręki. Ale tutaj po prostu zagrał ich emisariusz. Dobrze, nie ma problemu. Myślę, że... Dobra, ambasadorem na pewno tego zwiększać nie będziemy.
Natomiast myślę, że skoro on gra tych, kto będzie chciał odkrywać karty, to my sobie zaczniemy tutaj z Mangonelli. No, oczywiście po przeciwnej stronie również Mangonella, aczkolwiek absolutnie nie jest to spodziewane zagranie kiedykolwiek. Dobrze, my zagramy sobie w takim razie w ten sposób i zaczniemy procedurę ściągania nielojalnych kart, żeby tutaj Calvate nie miał zbyt dużo do roboty i wchodzi po naszej stronie Brygada, która niestety zbyt wiele nie podziała. Ona zmniejsza siłę nielojalnej jednostki o 4, ale więcej nielojalnych nie ma. Zwiadowca boostuje się o nie wiadomo ile, bo jest niedokończony jeszcze tutaj opis. Za każdą odkrytą kartę w rękach gracza odporność na działanie pogody. Okej, okay, też tak wrzucony troszkę. Chyba, że to za odkrywanie będzie się zwiększał teraz czasem. To może być ciekawe. Dobrze, my zagramy w takim razie, słuchajcie. Tego na pewno nie chcemy teraz grać, tego też nie, bo gość tutaj dostaje sporo więcej, jeżeli podkrywamy karty z rąk. Szczególnie wejdą mu włócznicy, zboostuje się zwiadowca, strzeli Mangonella, więc odkrywać nie chcemy. Spróbujemy naszego szczęścia emisariuszem. I mamy fałszywą Cyrillę u przeciwnika. Fałszywa Cyrilla jest świetną kartą, ona się boostuje o jeden co turę, ale w momencie, kiedy gość spasuje, ta karta przychodzi na naszą stronę, więc daje mu takie fejkowe poczucie przewagi, żeby na koniec gry przejść do nas, tak naprawdę. Oczywiście przeciwnik, jak jest mądry, to ją może zdjąć po prostu w miarę szybko, natomiast pytanie, co on tutaj sobie do tego Calvate'a wrzucił. Poczekamy i zobaczymy. Bardzo mi się podobają w ogóle grafiki Nilfgaardu. Te obrazki tych kart są narysowane prześwietnie. I co mamy? Albrichta. Albrichta powoduje, że dobieramy. Dobieramy po jednej karcie, ale ta moja jest odkryta. Zobaczcie, ona ma teraz taką lupkę nad sobą. To oznacza, że przeciwnik widzi tę kartę na mojej ręce. Ale co ciekawe, zwiadowca się nie zwiększył, więc rozumiem, że on tylko przy wejściu dostaje boosta za odkryte karty. No ale Mangonelle sobie wystrzeliły. Biorąc pod uwagę, że nie weszli mu drudzy włócznicy, mogłoby to sugerować, że tylko jednego wrzucił do talii. Czyli tak niezbyt dużo mu to dało. No to w porządku. Dobra, odkrywać kart sobie nie będziemy. Natomiast chętnie zagram kolejnego emisariusza. I na naszą stronę wchodzi również Albrich, dobierzemy my tym razem, a odkryta wejdzie do niego i znowu Mangonelle się wymieniają. Nasza Cyrilla cały czas rośnie, pamiętajmy o tym. Leto jest bardzo fajną kartą, on wchodzi, wywala cały rząd przeciwnikowi, oczywiście z pominięciem złotych kart i dodaje ich siłę do siebie. Co ważne, te karty nie idą na cmentarz, tylko są usuwane, więc jest to fantastyczne narzędzie do pozbywania się na przykład... Okej. Rozumiem, czyli działa to w ten sposób, nie wchodzi od razu przy odkrytej karcie, tylko przy zagrywaniu wchodzą pozostałe. Dobra. To wiele wyjaśnia. Okej. Okay. Sporo przewagi zbudował. Pytanie, czy będziemy chcieli z tym powalczyć sobie tak naprawdę. Więc dokończając tylko na temat Leto, jest to świetne narzędzie do wywalenia na przykład zbustowanej piechoty poza grę, tudzież innych harcowników z Keligę. Dobrze, okej, okay, no on tutaj wszedł na sporo punktów do góry. Natomiast my mamy Ciri po drugiej stronie, więc nam zależy na przedłużaniu tej gierki. Spróbujmy sobie nieco wyrównać tę jego przewagę przy pomocy ambasadora, który zbustuje naszą Mangonellę. Ambasador jest bardzo fajną kartą. Wchodzi za dwójkę do przeciwnika, ale daje 12 punktów losowej jednostce po naszej stronie. Brygada Impera jest również bardzo dobrą kartą. O, no i niestety Vilgefortz spali mi Cyrillę, a na dodatek gość sobie jeszcze dobierze kartę. Jest to Cyrilla, która wejdzie na moje pole bitwy. Absolutnie nie mam z tym problemu. Chociaż trochę mam. Bo Cyrilla teraz działa na jego korzyść. Moglibyśmy sobie coś wyciągnąć. Moglibyśmy sobie wyciągnąć z cmentarza ją od niego i mu wrzucić. Ale... ale spróbujemy naszej siły przy pomocy Brygady Impery. Dostaje boosta za 3 za każdą nielojalną jednostkę na polu bitwy. Czyli plus 18 w tym momencie. Zobaczymy, co na to nasz kompan po drugiej stronie. To jest cały czas odkryty ten Nilfgaardzki rycerz. I mamy ambasadora, siebie boostuje za 12. Każda tura teraz powoduje tak naprawdę, że ta Cyrilla działa u niego na plus. Zastanawiam się, czy nie oddać teraz. Nie da mi to dużego card advantage tak naprawdę. Hmm.
Dobrze, spróbujmy odkryć dwie karty sobie z ręki naszego przeciwnika. I mamy tutaj Joachima i mamy medyka z Vicovaro. To już jest ciekawa informacja, bo mamy większość ręki naszego oponenta na widoku. Pytanie, czy on coś teraz będzie grał, bo tak czy siak jest na pozycji wygranej już teraz. Cyrilla robi bardzo fajną rzecz, bo ona buduje takie fałszywe poczucie, że niby mam więcej punktów, tak naprawdę grając dla przeciwnika, jeżeli jej nie spalę. Więc w tym momencie tak naprawdę teoretycznie jest jeden punkt przewagi dla mnie, a faktycznie jest to 9 dla niego. Więc ona może wprowadzić sporo zamieszania dla nieuważnego gracza. Czy on sobie Calvatem już przenosi jednostki? Nie, to nie ma absolutnie żadnego sensu. Więc nie dziwię się, że tego nie zrobił. Prędzej po zagraniu Joachima, to miałoby więcej takiej logiki, bo on wchodzi jako szpieg, ale właśnie, zagrywa sobie jednostkę zboostowaną o 10. Jest to jakiś ziutek Egan, który może zablokować działanie umiejętności jakiejś mojej karty, ale zablokował swoim włócznikom z jakiegoś powodu. No dobrze, po wypaleniu tych kart w takim razie absolutnie ta Cyrilla tutaj rośnie. Nie widzę sensu, żeby grać dalej, więc pierwszą rundę będziemy oddawać, moi kochani. Cyrilla przechodzi na stronę przeciwnika, pokazując prawdziwy wynik, czyli 73 do 53. A w tym momencie on mógłby mi tę siódemkę jeszcze Calvatem ściągnąć, ale to też nie jest aż tak dużo. No dobra, myślę, że to absolutnie pas po drugiej stronie i próbujemy powalczyć o dwie kolejne rundy. Jest ok pod tym względem, że dwie karty z ręki naszego oponenta widzimy. Także Seto tutaj... O, część jego ruchu będziemy w stanie przewidzieć. Stefan Skellen, to jest też bardzo ciekawe. Aha, zaraz wam powiem też, nie powiedziałem o tym na początku, a powinienem. I to jest mój błąd. O umiejętności pasywnej frakcji Skellige, mianowicie polega ona na tym, że na początku naszej rundy możemy wybrać jedną kartę, którą chcemy wymienić. Jest to świetne, bo to jest coś, co dzieje się już po dociągnięciu kart, także w przypadku, gdy dojdzie nam jakaś karta, której nie chcemy, możemy bardzo łatwo spróbować sobie zapobiec pojawieniu się kiepskiej karty w naszej ręce. Dobra, myślę, że będziemy zaczynać sobie z medyka, bo mamy sporo ciekawych kart u niego na cmentarzu do wyciągnięcia. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Nie wiem, o ile boostuje się zwiadowca, bo nie jest napisane. Więc sobie go nie wyjmę. Okej, weszła Mangonela po stronie naszego przeciwnika. My myślę, że zagramy medyka. I przejmiemy sobie... Ach, nie mogę Cyrilli. Rozumiem, to są tylko brązowe karty. Dobrze, niech to będzie w takim razie... niech to będzie sobie również Mangonela po naszej stronie, co by nie pozostać dłużnym w przypadku odkrywania kart, szczególnie, że mamy tego przyjemniaczka na ręce i za chwileczkę będziemy chcieli się ostrzelać. Taka sytuacja, jak jest teraz, jest też bardzo dobra w kontekście tego, żebyśmy my odkrywali karty. Dlaczego? Dlatego, że jego Mangonela będzie strzelać losowo, to znaczy raz strzeli mi w medyka, raz strzeli w Mangonelę, a moja Mangonela próbuje prosto w jego. Co powoduje, że na koniec dnia sytuacja skończy się tak, że on swoją Mangonelę może stracić, a u mnie ona pozostanie. No chyba, że coś oczywiście dogra, dogrywa medyka jak najbardziej słusznie i wrzuca jeszcze jedną kartę na pole bitwy. Czy będzie to druga Mangonela? Czy może będzie to jakiś szpieg? Jest to emisariusz. Emisariusz zagrywa mi kolejnego szpiega, jest to Cantarella. Powoduje, że może podejrzeć sobie kartę z wierzchu, może ją przenieść na spód i dociągnąć to, co na wierzchu zostało. Oczywiście może też tę kartę na wierzchu zostawić. I dobrze, my sobie zagramy w takim razie, słuchajcie, Skellena, ponieważ jego Mangonella nie ma łatwo, jeżeli chodzi o strzelanie, a nasza wręcz przeciwnie. I teraz, przepraszam, nie Skellena, tylko Vatiera. Vatier powoduje, że możemy pokazać mu dwie karty z naszej ręki. Niech będzie to emisariusz, którego każdy tutaj w tej talii ma. I niech będzie to sobie Brygada Impera, ponieważ to też mu dużo nie zmieni. Za to dwie jego losowe karty zostały odkryte i teraz co się zadziało? Odkryte zostały łącznie cztery karty. Widzimy, że on też ma Vatiera do odkrywania kart. Mangonel zaczęły strzelać. Moja próba praktycznie prosto w jego.
a jego z kolei waliła tak losowo. W związku z tym pozostaliśmy z naszą maszyną do strzelania na polu bitwy. Odkryliśmy mu trochę kart, też odkrywając niektóre nasze. Ale co ważne, jego mangonela poszła na grób, więc strzelać więcej nie będzie już w stanie. Pamiętajmy, że on Calvatem może sobie te dwie karty przeciągnąć do siebie, ale to też bardzo dobrze, że jego mangonela je ostrzelała tak naprawdę. Alchemik. Odkrył losową kartę z ręki rywala, od razu zarobił free z pocisku, więc bardzo mi się to podoba. I myślę, że wynikiem 17-4, no musimy grać, bo pamiętajmy, że on wygrał pierwszą rundę. Zagramy sobie coś prostego. Może to być Joachim de Wet. O, ten mi się nie przyda jeszcze. Joachimia de Weta mógłbym użyć bezpośrednio po tym przyjemniaczku i to byłoby całkiem spoko. Wybiorę jego, żeby wgrać sobie jakąś kartę na górę i niech tą kartą, która będzie na górze, będzie ta koleżanka. Oj nie, bardzo niemądrze zrobiłem. Absolutnie nie tak powinno to zostać zrobione. Dobra, powiedzmy w takim razie, że tego nie użyję. Jeszcze teraz. I nasz kolega pasuje, świetnie. Mi to bardzo pasuje, że on pasuje. I wynikiem 25-4 wygrywamy drugą rundę. Natomiast ostatnie zdanie w rundzie przeciwnej będzie należało tutaj do Seto, o ile oczywiście nie zadzieją się jakieś ruchy związane z kart advantage. Ja po mojej stronie takowe planuję. Dobra, możemy sobie coś z ręki wymienić. Jakim jest zbyt mocny? Chyba nie chcę. Myślę, że sobie pozostaniemy. Myślę, że sobie pozostaniemy przy tym, gdzie jesteśmy i zaczynamy od mojej tury i myślę, że zagramy sobie tę koleżankę. I teraz tak, podglądamy sobie kartę, że możemy ją zabrać na rękę albo wymienić. Możemy ją wziąć na rękę albo wymienić. To jest sporo punktów. Aczkolwiek myślę, czy nie szukamy czegoś lepszego. Nie, myślę, że ją sobie zachowamy. Bierzemy ją w takim razie do ręki. Emisariusz zagrywa pierwszą kartę. Van Hemar, zwiększymy tej karty o 2, zakrzywionych zostanie odkryta karta. Bardzo ładne, bardzo ciekawe. Dobra, niewiele mu z tym zrobimy w tym momencie już. Obawiam się, że możemy mieć niewystarczająco punktów na zwycięstwo w tej rundzie. Dobra, Mangonela, to jest zawsze coś na plus. Zabiera sobie emisariusza, w porządku. Trochę szybko, ale to oznacza, że nie ma więcej szpiegów na ręce, jeżeli Calvate teraz zagrał. Chyba, że chce. Trochę zagrać na przeciąganie. Dobra, niech wleci Joachim. I po naszej stronie jest to kolejna Mangonela zboostowana. Jest to bardzo dobrze, ponieważ widzimy, że on ma dwóch nilfgaardzkich rycerzy. To znaczy, że za tych rycerzy moje Mangonele będą w niego pruły. Będzie też resetował tutaj umiejętności dowódców, co nie jest wcale dobre dla mnie, bo mój Emhyr niewiele zrobi, a jego Calvate może jeszcze, jeżeli ma emisariusza. Dobrze, postrzelimy go sobie w takim razie. Aha, to odkrywa kartę z mojej ręki, losową. To ja nie wiem, czy chcę, tak naprawdę. Skorzystamy sobie z... Czy mu chcemy coś wywalić? Możemy mu to zablokować. Aha, nie możemy, bo to inna niż złota, dobra? No, zablokujemy tu. To oczywiście niczego nie zmieni. Jest to ambasador, czyli jest to szpieg dla niego, który boostuje mu emisariusza na dodatek. Dobrze, po naszej stronie zagramy koniecznie Brygadę Impera. Wchodzi ona za 18 i mamy odnowione umiejętności. No z mojej strony mój Emhyr nic nie robi, niestety, i to jest bardzo niedobra wiadomość. No ale dobrze. Ten koleżka też niewiele zagra, tak naprawdę. On niewiele zrobi, więc na punkty nie mamy tu raczej zbyt wielu szans, pomimo że teraz wygrywamy. To jego rycerze nic nie odkrywają tak naprawdę, więc nasze mangonele nie będą uruchamiane, więc my możemy sobie zagrać zaledwie takiego ziomeczka, który sobie tutaj coś zje, dodam mu jeden punkt, ale to i tak nie robi różnicy, bo rycerz wchodzi za bardzo dużo punktów i to oznacza, że jest to koniec tej rozgrywki. Nie mogę sobie użyć Emhyra, ale oczywiście już nic nie odkryjemy. Dobra. Seto, chcesz bić do mnie, co jeszcze chwilę pogadamy? To dawaj. No to tak na sekundkę, dobra, pewnie. Dobra. Dzięki za grę. Dzięki, czekaj, nie wiem, czy się zmieścił, bo ja dałem taki malutki kwadracik, ale zaraz spróbuję go rozszerzyć, żebyśmy po prostu się tu jakoś pomieścili.
na tej kamerce. Dobra, to jak gadamy, jak wrażenia w ogóle z Nilfgaardu? Powiem ci tak, że miałem parę takich mis... Dopiero są aktywowane w momencie, gdy są na stole i wykonamy jakąś akcję, nie? A ja myślałem gdzieś tam, że one się... Na przykład, poczekaj, nie tak? Gdzie one się... Te deck otworzyć, deck, no. Bo dosyć podobne, tam są te karty, których ty używałeś, żebyś mogli sobie obejrzeć. Kawejt, z tym gościem, nie? Tak, 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 ty, ci włócznicy. On musi być na stole i w momencie, gdy on jest na stole, musi zostać okryta karta, tak, żeby zostały przyciągnięte kolejne, nie? Czyli on nie działa na przykład jak, nie wiem, lak czy krełpanie. Tak, i analogicznie jest ten ziomek, który dodaje sobie punkty za odkryte karty. Tak, tak. On jest srebrny chyba? Nie, tam był chyba, w brązowych. W brązowych. Tutaj po prawej, ten zwiadowca chyba. To o tego ci chodzi? Który to jest? Zwiadowca. To ten? Czyli jego można mieć kilku, okej, tylko też nie wiadomo o ile, bo to widzę, że jest jeszcze niekompletne tłumaczenie. Plus ty tego zagrałeś, a potem się okazało, że za kolejne karty on nie dostaje boostów, tak, nie? Tylko tak, w momencie tak, wejścia. Tak. Więc to. Ale w ogóle jak Nilfgaard w takim razie zapytał? Bo ja już swoją opinię do filmu powiedziałem. Powiem ci szczerze, że o wiele bardziej skomplikowane na zasadzie takiej, że no, jednak tutaj to odkrywanie wchodzi w grę, przeciąganie tych nielojalnych jednostek się sporo dzieje, o wiele więcej niż w przypadku poprzednich frakcji. Tak, ja mam też takie wrażenie, że często można mieć bardzo mylne poczucie na temat tego, co się dzieje na polu bitwy. Tak. Czyli jest dużo trudniej, wiesz... Bardzo szybko się zmienia wszystko na stole. Tak, tak. I jak o ile wcześniej grałem często, wiesz, udało się na przykład tak ustawić grę, że gość tam musiał rzucić jeszcze ze dwie karty i spasować, budować sobie przewagę w kartach, tak Nilfgaard w każdej sytuacji może sobie pozmieniać wszystko tak naprawdę i tutaj bardzo ładnie to kontruje. Ja w przypadku poprzednich jeszcze tych decków, gdzie tam potwory, na przykład wiadomo, grało się gdzieś tam na pogodę, grało się, nie wiem, na mglaki, na rój, to był jakiś taki utarty schemat, nie? Że kurczę, jak ktoś ci to skontrował, to już byś totalnie, można powiedzieć, w dupie. Tak. Nie? A tutaj to naprawdę wszystko jest się może bardzo zmienić. Dużo chaosu w tym, co się tutaj dzieje. Szczególnie, że na przykład ta Cyrilla też jest, w przypadku, wiesz, gdy się gra na Nilfgaard, to spoko, bo oni mogą swoje nielojalne palić, czy przerzucać jakieś rzeczy, ale inne deki myślę, że będą miały bardzo duże problemy z tym, do tego jakby, nie wiem, wiesz, sama mechanika mgieł, gdzie gość dostaje masę jednostek, no i wtedy mgła będzie sam siebie osłabiał tak naprawdę, z tego wynika, bardzo ciekawe. Nie wiem, czy słyszałeś, teraz pogoda zostanie zmieniona, że będzie albo odporność na pogodę ogólnie, nie będzie mróz, mgła i deszcz, tylko będzie ogólnie odporność na pogodę, albo będą wszyscy podatni na pogodę. Nie? A to ciekawe, ja widziałem tylko parę zmian, które tam w Tyskeligę było widoczne. Czekaj, to potwory sobie weźmiemy. Dagon, Gels, dobra, Dagona, powiedzmy. No niby jest odporność na deszcz, ale z tego co słyszałem... Będzie zmieniane jeszcze, mowa, tak? Będzie zmiana, że będzie ogólnie pogoda. Okej, mglak. Odporność na mgłę jeszcze, dobra, czyli to jest, jeszcze jest work in progress w takim razie. To jest dobre, szczególnie w kontekście aeromacji plus art, które po prostu robiło miazgę z dowolnej linii, nawet jeżeli była w całości odporna na mgłę, to wystarczyło im deszcz postawić za plecami, ich zepnąć i było game over, nie? Dokładnie. Okej, okay, dobra, to dziękuję w takim razie za grę. Raz jeszcze, to był Nilfgaard, co, śledźcie do mnie, śledźcie za to, bo pewnie też na kanale ma Nilfgaard i na streamach, śledźcie, tutaj jest ten kolega. Jego znacie, on łamie grę. Widzicie go? Widzicie go. On łamie grę. Czemu niszczysz grę? Bo lubię. Czyli on nie jest także przypadkiem, tylko on jeszcze robi to celowo. Nie pozdrawiam tego człowieka, nie subskrybujcie go. Dzięki, cześć.